Cześć wszystkim, witam na kolejnym rozpakowaniu. Tym razem będą to takie dwie paczuszki. I co, przejdźmy bez zbędnego gadania do rozpakowania. W pudełeczku był jeszcze paragonik. To co na bok na chwilę. A co w paczce było dokładnie? Jedna uncjówka Libertada. Bardzo fajnie prezentująca się monetka. Wzbogaci mój stack. Na tej paczce. Przejdźmy do kolejnej. Przyznam szczerze, że już nie pamiętam co tutaj miało być. Czy jakaś pojedyncza, czy moneta, czy coś więcej, bo to czasami tak bywa, że coś zamówi, a później czeka kilka miesięcy. Dość mocno zapakowana koperta, ale przynajmniej wiadomo jest, że nie da się otworzyć bez jakiegoś większego uszkodzenia. Ok, koperta już pusta. Tutaj coś jest. Rachuneczek. Tutaj podejrzewam, że jakiś... A, tu taki ten certyfikacik. Tu już wiem, co to jest. Kiedyś tam wylicytowałem monetkę za złota. Tam niby jakieś to ze Skarbnicy Narodowej, to tak niby bez szału, no ale w sumie cena wyszła nie najgorsza. A przynajmniej jest. Mocno pozaklejone, ale zaraz się do tego dobierzemy. Niby tam 20 franków. Z okazji 500-lecia Gwardii Szwajcarskiej. 1,24 grama złota. Próba 4,9. No i tutaj Demokratyczna Republika Konga. Tak więc kolekcja się wzbogaciła odrobinę złota. Tak więc to tyle w tym rozpakowaniu. Ja teraz muszę te wszystkie koperty posprzątać. A Wam dzięki za obejrzenie. Cześć.